Cześć kochani, opowiadałam na Instagramie. Chciałam dzisiaj zrobić tagi. Takie. Miałam na myśli te tagi z kolekcji Mysterious Garden. To jest w zestawie dodatków. Te tagi są. Ja sobie szybko schowam tą kolekcję, żeby ona mi się tu nie zawieruszyła. Takie tagi dosyć prościutkie. Bez użycia kwiatów z pomeranu i bez użycia wykrojników, żeby każdy mógł sobie takiego taga zrobić. Zbliża się Dzień Kobiet, zbliża się także Dzień Matki. I myślę, że taki tag to jest naprawdę super pomysł na wręczenie takiego podarunku bliskiej nam osobie. W sumie ja tych tagów chyba jednego taga wykorzystam w boksie, więc jednego taga to będzie mi brakowało, a też nie wszystkie mam wycięte. Więc ja chciałam zrobić sobie z takiego, wiecie, gładkiego i chyba użyję sobie jeszcze tego z lampą. Ja sobie na razie odłożę. Zaraz Wam pokażę, jak one się prezentują z tyłu. Wyglądają tak. Tu koroneczka, tu ta ściana popękana, którą naprawdę bardzo lubię ten motyw. Przygotowałam sobie mnóstwo wyciętych elementów, które widzicie tutaj. Mam także stemple, taki stemple od Stamperii, takie pękania, spękania. Mam także jakieś pismo, tusze, bo dzisiaj właśnie tuszy będę używała. Gazę, no i w sumie to wszystko. Mam jeszcze maskę i media, ale nad nimi na razie nie myślałam. Na razie skupię się tylko na tych takich podstawowych rzeczach. O tym pomyślimy później, jeżeli rzeczywiście czegoś nam będzie brakowało. Na samym początku zagospodaruję sobie tego taga i właśnie na nim miałam plantać takie, wiecie, napisy z tym tuszem. Vintage Photo. Zaraz zobaczymy, jak one będą wyglądały. Takiego taga można również przyozdobić jako, wiecie, zawieszka do prezentu. Generalnie sporo jest zastosowań do takich tagów. Można też zrobić sobie zakładkę do książki. I chyba zakładkę do książki też będę robiła z takiego taga. Za bardzo nie widzę, czy się odbiło, czy nie. Zaraz zrobię sobie próbę tutaj na takim skrawku. No, coś tam widać. Nawet chciałabym, żeby to, wiecie, co było mniej widoczne. Więc sobie. Odbiłam. O kurczę. Odbiłam sobie tutaj gdzieś z boku. Dobra, on będzie wyglądał tak. No wyszło jak wyszło. Będzie dobrze. I powiem Wam, że nie wszystko mam wycięte z kolekcji. Wykorzystałam tą książkę, która jest na tym tagu. A ona jest naprawdę bardzo fajna. I zastanawiam się, co tutaj dać. Mam takie korzenia fajnego, jeszcze nie wyciętego. Ale też mam powycinane różne rzeczy. I tego, nie wiem, tą lampę, nie wiem, czy dać tutaj ją podwójną, czy po prostu zrobić sobie drugą tutaj, ale chyba tak zrobię. Zrobię dwa podobne tagi. Jeden będzie dla mojej przyjaciółki, drugi będzie dla jej mamy, jako forma podziękowania właśnie za pomoc w opiece nad moją córką. Albo wiecie co, tu mam też takie te skrzypki, one chyba gdzieś jeszcze tu wycięte były. Nie było, więc chyba sobie jeszcze szybko te skrzypki wytnę.
wiecie, co wam powiem? A spróbuję jeszcze tym tuszem. On mi już chyba zasechł na amen. Nie, jeszcze nie. Jeszcze coś tam widać. Coś jeszcze tu widać. Gdzie ja tą chusteczkę rzuciłam? Gdzie ja to rzuciłam? Ok. I co? No to teraz kwiaty. Skoro to jest już naszykowane. Zobaczę z tej strony, jak to wyglądało. Bo tu dała, wiecie? Chyba tak zrobię. To sobie też przykleję na tą końcówkę tekturki, ale słychać mojego królika, który się tutaj dobija. Nie wiem, czy wy to słyszycie na filmiku, czy nie. Ale szaleje, chociaż dostał jeść. Okej. Tutaj dałam za dużo tej tekturki. Sobie troszeczkę usunę. Widzicie, tak to jest. O, jak się nie spojrzy najpierw, tylko się ciach przyklei. Muszę tak to zrobić, żeby to mi się tutaj zmieściło i żeby to dobrze wyglądało. Tu mogę dać jeszcze kawałek. Okej. Zaraz zobaczymy. Dobra. Wiecie co, ja sobie teraz tutaj tą dziurkę zrobię, bo później będzie mi ciężko. Tą dziurkę sobie zrobić. Bo to już teraz mi jest. Widzicie, taka duża ta dziurka jest, że nawet nie wiem, czym ją zrobić, żeby ona tutaj wiecie, jakoś tak fajnie wyglądała, ale tutaj zaraz coś wymyślę. Może nie będzie tak źle. Tu mi troszkę brakuje. Gdzieś mi to odstrzeliło. Tu pewnie na tym łączeniu jeszcze kawałek. O. Okej, zaraz zobaczymy. O! No i tak. Tak będzie dobrze. Kurczę, coś mi tam przeszkadza w nosie. Chyba będziemy chore. Magda też tak trochę pokasuje, ale oby nie. Nienawidzę, jak jesteśmy chore. No matko, nie lubię tego strasznie. Choroba u dziecka to jest najgorsze, co może być. Mnie też trochę głowa boli, ale mnie to chyba z głodu. Bo długo nie jadłam. Ech. I
właśnie tak myślę, co by tutaj dać taką, taki kwiatuszek by mi się tu przydał, takie kwiatuszki, takie, wiecie, małe. No ale kurczę, nic mi tu nie pasuje, to jest duże. Może zaraz coś tutaj jeszcze wygrzebiemy. No, to jest mniejsze. Ja te wszystkie małe kwiatki wykorzystałam, wiecie, do boksa. Nie zostało mi praktycznie nic. Zobaczę właśnie może tego. Chociaż wiecie, to dam na tekturkę, tu jest tekturka. Zaraz mi się to zwarstwi. Nie wiadomo jak bardzo. I nie będzie mi to nigdzie pasowało. Musiało to by być tak. Wiecie, co zrobię? Zrobię to tak. Tu jeszcze dotnę. Że ona będzie na takiej grubszej tekturce. I po prostu wszystko ewentualnie będę dawała pod spód. Będzie tak wyglądało. Gdzieś tu był ten ptaszek śliczny. Gdzieś ja go tu miałam. Tu jeszcze motyle. Może mi się tutaj przydadzą, ale ptaszek, ptaszek też tu był. Ale chyba zniknął mi. Gdzieś mi się jest. Ptaszek będzie za duży. Więc zostaną motylki. Motylków jest naprawdę bardzo dużo. Ja też mam nie wszystkie wycięte. Teraz wam pokażę. Motylków jest sporo. Wezmę sobie taki najmniejszy. Zaraz tego najmniejszego gdzieś ulokuję sobie. Zaraz coś tu zrobimy. Aha, dobra, w międzyczasie powiem Wam, że na naszej grupie jest nowe wyzwanie, nowy konkurs. Trzeba zainspirować się jakimś tutorialem tutaj z naszego kanału, zrobić na jego podstawie pracę i wstawić na grupę. Do wygrania są papiery oczywiście. Nasze tutoriale naprawdę nie są trudne, więc warto powalczyć o coś właśnie. Coś właśnie takiego, wiecie, taki papier dla siebie.
wziąć udział, pobawić się z nami. Co się tu chciałam? Co ja tu chciałam? Nie wiem, czy nie tak położę. Bo ja powiedziałam właśnie, że będę teraz o tak robiła. Zobaczę to jeszcze troszeczkę. To wetnę. O. O. I jeszcze sobie to nakleję. Tutaj. Okej, dobra. Jeszcze będę. I jeszcze to już sobie dam tutaj na tą piankę. Jeszcze róże. O tutaj. Okej. Pierwszy tak wygląda w ten sposób. Jeszcze wiecie co zrobię? Chyba podkleję tutaj. Bo, o widzicie, tak to mi tutaj poklepuje bardzo. Więc zaraz sobie to jeszcze podkleję. O, super. Dobra, gotowe. Teraz zrobimy sobie drugi. Drugi będzie troszeczkę inny. No teraz to już za bardzo, żebym rozciągnęła to, tą gazę. Jestem dzisiaj małomówna, jestem w ogóle tak zmęczona. Chociaż siadałam do pracy pełna, wiecie, zapału. No ale cóż, życie mocno weryfikuję plany, bo troszkę inaczej miało to być. Wejdzie troszeczkę inaczej. Tutaj od razu też sobie zrobię tą dziurkę, tylko wiecie co zrobię? Zrobię chyba tym mniejszym, tak? Tym mniejszym dziurkaczem. Albo zobaczymy tym dużym też. Tym dużym to wyszło nieźle. Więc zaraz zobaczymy, czy tutaj ten nit będzie pasował. Chciałam być biały. Coś kręciło. Teraz zobaczymy tutaj z tym białym. Ten biały będzie wyglądał. Tam biały, a tutaj zaraz zobaczymy ten złoty, czy będzie pasował. Taki srebrny. Tu damy taki srebrny. Okej. Dobra. Dobierzemy się do pracy. Nie do końca, wiecie, to było doklejone. Okej. No właśnie, wszystkie te małe kwiaty mi się skończyły, kurczę, niedobrze.
Niedobrze, niedobrze. Tu mam kawałek takiego wianka. Wiem, czy tego wianka to nie wkleję sobie. I taką, wiecie, tą... tą taką chciałam tak dać tak 3D, żeby to zrobić. Nie. Brzydko to wychodzi tutaj z tym. No właśnie, to mówiłam, kurczę, blaszka. Ajejku, jejku, jejku. Zaraz wiecie co? Mam plan. Tylko napiję się kawy, przepraszam. Ale to chyba sobie odpuszczę, bo miałam właśnie przystopować jeszcze, wiecie, te spękania, ale dam sobie spokój. Okej, to zostawię tak. No i kurczę, no tych małych kwiatów nie mam. Niedobrze. I tutaj też na piankę. Ten kwiatuszek na piankę. Gdzieś tu jeszcze taki mały. Mały, taki malutki. To są już duże, to są duże. Są spore. O, jest jeszcze jeden. Będzie go tutaj, ta pianka wiem, że będzie wystawała, ale tutaj to nic, bo będzie zaraz ta druga lampa. I ta moja lampa. Lekko ją dam w bok. Wiecie, żeby ona wyglądała taką trójwymiarową. No i cóż, no i trzeba podkleić. Zobaczcie na ten szelest. Tutaj, bo to nie będzie tu pasowało. Musiałam sprawdzić, czy aby na pewno nie spasuje to, ale tak na pewno nie pasuje. Nie wiem, czy tu w tym środku zmieściło się. Dobrze. I jeszcze cyk, 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 cyk. I jeszcze tutaj cyk. Okej. W ogóle ten czas mi tak szybko leci, że to jest coś niewiarygodnego. Od stycznia dopiero był dzień babci, a tu już walentynki, już po walentynkach nawet zaraz będzie dzień kobiet. Oczywiście jest lot w Warszawie, na który bardzo, bardzo czekam. No i tak. Teraz zanim się obejrzę, będą święta. Później będą wakacje. Jesień, znowu zima. Chociaż mi ta zima nie dała no tutaj w kość. No ale wiecie, jakby to była ta prawdziwa zima, taka, że śnieg, minus
10 stopni czy coś, to od razu by to lepiej jakoś człowiek znosił, a tak to tak, ni to lato, ni to wiosna, ni to zima. Momentami jakaś taka bura jesień. Okej, wiem, odstaje mi tutaj kawałek, widzę, ale tu będzie motyl w tym miejscu albo kwiat, bo ptaszek jest za duży, ale myślałam nad kwiatem, wiecie co? Zaraz jeszcze sobie zobaczę, czy tutaj takiej małego wiązanki małej nie mam. Ale nie mam. Zobaczymy drugi zestaw. A tego co widzę, to sporo tych tagów nawet nie mam. Już je wykorzystałam. Taką malutką wiązankę, jak tutaj, co jest przy tej lampie. Super. Okej. Idealnie. Jeszcze sobie to lekko podkleję. Dobra. I jeszcze tutaj coś trzeba wymyśleć. Właśnie zaraz się tym zajmiemy. Coś tutaj jeszcze dokombinujemy. Taka duża róża to raczej odpada. Więc może motyl. Albo po prostu coś zaraz jeszcze dotnę. Wiecie, ale chyba dam sobie motylka tu. Dobra. Trzyma mi się ta, trzyma, fajnie. Ojejku, jejku, gdzie uciekasz? Wiecie co, zaraz sobie ogarnę tutaj te spękania. Czy one tutaj... Mogą mi jeszcze coś zrobić, czy nie? Zaraz zobaczymy. Oczywiście nie, to mi się przykleiło, gdzie trzeba. No ale okej. To jest taki, wiecie, bardziej pomarańczowy ten kolor. On mi się tak średnio podoba. Ten jest ładniejszy. Jego tu obok trzeba gdzieś występować, żeby to nie było takie mocne. Zaraz zobaczymy. Okej, trochę tego tuszu zostało. Teraz
No, od razu wszystko inaczej wygląda. Powiem wam, że elegancko. Zadowolona jestem. Cieszę się, że nie sprzedałam tego stempla, bo już miałam zamiar wystawić go, wiecie, na bazarku, bo go nie używałam bardzo, bardzo długo. Około 1,5 roku. Kupiłam go na początku mojej przygody ze scrapbookingiem. Taki spontaniczny zakup i długo, długo leżał w moich zasobach. No ale w końcu się doczekał. Dobra. Jeszcze tutaj tylko dam sobie tak, nie tagi, tylko, a widzicie, już mi się myli, sznureczki. Widzę tu jeszcze taką fajną różę i nie wiem, czy jeszcze tej róży, nie, ta róża jest duża. Ale żeby to wszystko miało jakiegoś polotu, to właśnie, o, widzę, że tu mi trochę kleju wiecie, wylało się i zrobił się taki błyszczący. To sobie położę tutaj mój gilter. Gilter Gloss od Nuvo. Bardzo go lubię. Porównywane jest do tego Wink of Stella, ale niestety nie mam tego urządzenka. Te róże sobie tutaj jeszcze. Moja przyjaciółka do mnie przyjedzie i przywiezie mi biały długopis, w którym będę mogła sobie, wiecie, wszystko fajnie tak, no, podkreślić. Kurczę, no czuję, że coś mnie bierze. Chyba zaraz sobie zrobię saszetkę. U mnie działa Wix. Najlepiej właśnie pomaga nam. Dobra, tutaj jeszcze te listki też troszeczkę wygnę. Okej. Kurczę, no ja się dzisiaj tak wykleję tym klejem. Masakra. Cała jestem obklejona. Nie chcę, żeby to mi tak aż tak latało, dlatego tutaj troszkę sobie to przykleję. Dobra. Gotowe. Gotowe tagi. Wstanę, żeby wam pokazać. Jeden wygląda tak. Nie wiem, czy to widać tutaj w kamerze. Widać te brokaty, że to się tak fajnie błyszczy. Drugi wygląda tak. Tył jest nieozdobiony. Jeszcze tylko napisy, ale nie wiem, czy mam takie napisy, które chciałabym użyć. Zaraz sobie tutaj zobaczę na boku. Tutaj
tutaj mam w dniu imienia, w dniu urodzin wszystkiego najlepszego. Love my life. Kochanej musi love. Może dam ten napis uwielbiam. Chociaż wiecie co, nie bardzo mi pasuje kolorystycznie do tego, co już tutaj mam. Także nie wiem, czy coś tu znajdę. Jakiś napis. Zaraz jeszcze tu zobaczymy, co ja tu jeszcze mam. Jeżeli nie, to po prostu sobie wydrukuję takie napisy. I sobie wtedy dołożę. Ale chyba nie znajdę nic takiego. No, nie znajdę. Będę musiała sobie dodrukować tutaj napisy 2. Lub po prostu na odwrocie coś napiszę. I tak to będzie wyglądało. Bardzo proste tagi. Naprawdę niewymagające, wiecie, nakładu tutaj nie wiadomo jakiego. Bez kwiatłostwa Miranu, bez użycia wykrojnika, same elementy wycinane. Dla każdego, każdy to potrafi zrobić. Właśnie chciałam coś takiego Wam pokazać, coś co na pewno każdy będzie potrafił, bo kwiaty nie każdy potrafi. Wykrojniki, maszynkę nie każdy ma, więc pokazałam Wam coś prostego, wystarczy tylko kolekcja, elementy do wycinania, no i cóż, no i trochę kreatywności. Nawet powiem Wam szczerze, że tych stempli tutaj nie trzeba używać, tylko może też samo tak być, samo takie zostać, albo tekturkę można jakąś dodać. No, co kto uważa, zależy kto na co ma ochotę, kto co lubi. Dobra, ja sobie już to wszystko zaraz posprzątam. Jeszcze raz pokażę. Z boku wygląda tak. Troszeczkę widać tego dystansu. Ładnie się błyszczy. Także kochani, ja się z Wami żegnam. Pamiętajcie o naszym nowym konkursie, czyli trzeba zainspirować się którymś z filmów, wykonać podobną pracę, napisać oczywiście, że jest inspirowana tutorialem, nie wiem, Karoliny czy Moniki, czy na przykład moim, i wrzucić na grupę. Pamiętajcie, kartka, no generalnie wszystko, no wszystko co sobie wymyślicie. Ja robiłam ramkę, na przykład możecie zrobić ramkę, albo możecie na podstawie tego filmu zrobić kartkę z użyciem na przykład takich podobnych papierów, podobnych kolorów, w sensie, że w turkusie i z kwiatami, bo muszą być takie elementy, które będą charakteryzowały Waszą pracę, będą bardzo podobne, wiecie, do tego, co było użyte w tutorialu. Może być, nie wiem, no inna okazja, no po prostu no inne produkty, co macie, tylko żeby po prostu było zainspirowane filmem. Także dobrze, powiedziałam o tym. No to cóż, życzę Wam, kochani, miłego dnia. Ja się zbieram do spania, bo u mnie jest wieczór, jak zawsze. I czekamy na wasze prace na grupie i oczywiście na Wasze komentarze. Kochani, do usłyszenia w kolejnym filmie.